Rak płuca to się leczy, to jest jak najbardziej adekwatne sformułowanie, które możemy wypowiadać w XXI wieku. Świat się bardzo zmienił, a leki, które weszły do użycia, szczególnie w leczeniu raka niedrobnokomórkowego, nie są ewolucją, są wręcz rewolucją. My w chwili obecnej potrafimy identyfikować określone zaburzenia molekularne, nawet takie, które występują w bardzo niskim odsetku, u 1, 2, 3, 4% chorych i dedykować im konkretne leki, które niszczą konkretne komórki nowotworowe. To nie miejsce i czas oczywiście, abym je wymieniał, ale wymienię kilka bardzo ważnych szlaków, takich jak szlak EGFR, ALK, ROS1, NTRK, RET, MET czy BRAF. Na to wszystko mamy dostępne leki. Oczywiście w Polsce nie wszystkie są jeszcze refundowane, ale żywię olbrzymią nadzieję, że w najbliższym czasie polscy pacjenci, polscy chorzy będą mieli taki sam dostęp jak pozostali pacjenci z Unii Europejskiej. No i oczywiście druga klasa leków, leki immunokompetentne, które również doprowadziły do rewolucji w leczeniu. Leki, które są nową klasą terapeutyczną, które zmieniają nasz system immunologiczny tak, aby ten sam system sam walczył z komórkami nowotworowymi. Tak więc postęp, rak to się leczy, jest bezwzględnie hasłem jak najbardziej na czasie.